Rewelacja! Mówiłem, że szybko się nauczysz. Luźny Joe w porządku, El Matador w normie, Rasta w porządku, Nord... O, zła adaptacja organizmu do wysokości? Shaker i Nord Show? Coś nie tak, profesorze? Jest. Jeszcze gorzej niż myślałem, trenerze. Proszę spojrzeć. No tak. Leniuchowanie właśnie dobiegło końca. Trzeba wziąć się do pracy. Koniec wakacji. Wracajcie natychmiast na Strikaland, trener. Hej, chłopaki! Chodźcie! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause one, two, three, I'm a Super Strikers, piłkarskie rozgrywki. Na górskim szlaku. Co to za maszyneria? To kabiny symulujące zmianę wysokości. Badamy zdolność waszych organizmów do funkcjonowania w warunkach górskich. Tak, a po co? Nasz następny rywal to żelazne czołgi. Gramy z nimi na wyjeździe. Oni nigdy jeszcze nie przegrali u siebie. Nigdy? Przywykli do grania na dużej wysokości. Myślałem, że Superliga jest najwyżej. Proszę, spójrzcie. Ten wykres wszystko wam wyjaśni. Dobra, teraz już rozumiem. Tak, twierdza jest najwyżej położonym stadionem na świecie. Leży dużo wyżej niż Strikaland. Właśnie. Czuję się, jakbym zjadł rano 10 cheeseburgerów. Ja zawsze jem 10 cheeseburgerów przed treningiem, ale nigdy się tak źle nie czułem. Każdy reaguje inaczej na zmianę wysokości. Im wyżej, tym mniej tlenu, a powietrze jest bardziej rozrzedzone. By funkcjonować poprawnie, ciało potrzebuje tlenu. Jeśli wasz organizm nie dostosuje się do zmiany wysokości, będziecie mieć kłopoty. Jakie na przykład? Co nam grozi? Choćby zawroty głowy, zaburzenia wzroku i problemy z koordynacją ruchową. Ja czuję się tak zawsze, gdy widzę na ulicy piękną dziewczynę. Musicie przejść intensywny trening, by móc zagrać na dużej wysokości. Nikt nigdy nie wygrał jeszcze z żelaznymi czołgami na ich boisku. Ostatnie 15 minut meczu będzie koszmarem. Dla was wszystkich. Wracamy do kabin? Zgadza się, Shaker. Szefie, bardzo proszę o zgodę na odpoczynek. Nie! Musicie być zawsze gotowi do walki. Spocznij. Pokonajmy Super Strikers z ich własną bronią. Użyjmy takich samych urządzeń. Ostatnio widzieliśmy je w telewizji w programie... Który gadasz? To my mamy przewagę. Nie zapominaj, na jakiej wysokości trenujemy. Jeśli będziemy kontynuować intensywny program szkoleniowy, Super Strikers nie będą stanowić w naszej twierdzy żadnego zagrożenia. Tak jest, szefie.
Super Strikers opadną z sił w ostatnim kwadransie meczu, tak jak wszyscy! Tego się właśnie obawiałem. Nord i Shaker nie są gotowi, by grać na takiej wysokości. Jeśli ci dwaj nie zostaną odpowiednio przygotowani, mogą nie wytrzymać kondycyjnie całego meczu. Myślę, że to, co zaplanowaliśmy, w zupełności im wystarczy. Nie podoba mi się jego spojrzenie. Niech zgadnę. Mamy już przejść do innej maszyny? Zgadza się, Shaker. Wy dwaj ubierzcie się i idźcie prosto do odrzutowca Strikers. Jak przygotowujecie się do meczu z drużyną Super Strikers, trenerze von Pushup? Na całe szczęście natura stoi po naszej stronie. Wątpię, żeby Strikers byli w stanie stawić nam czoła na naszym stadionie. Ten ich cały trening to jakaś dziecinada. Ta drużyna jeszcze nigdy nie straciła bramki w ostatnim kwadransie meczu. Super Strikers... Czy ich lokalizator GPS działa? Mhm. Idealnie. Nadal nie rozumiem, o co tu chodzi. Wkrótce się dowiesz. Hej! Trener oszczędza na kosztach wyjazdów. Nasz hotel to namiot. Dosyć gadania. Czas założyć to. Spadochron? Świetny dowcip, Rasta. Możecie skakać bez, jeśli chcecie. Ale słyszałem, że nieco utrudnia to lądowanie. A gdzie lotnisko? Trener chyba trochę przesadził z cięciami budżetowymi. Oczywiście, jeśli nie chcecie, nie musicie skakać. Serio? Mamo! Odlot! Na trzy otwieramy spadochrony. Raz, dwa, trzy! Super Strikers! Ale jazda! Gdzie teraz są? Właśnie udało im się wylądować. A więc to był ten plan. Wrzucić nas w sam środek zamieci? Od spotkania z drużyną dzieli nas jeden dzień marszu. Mamy dotrzeć tam na górę? Do jutra? Stary, to przecież niemożliwe. Poradzimy sobie. Mamy GPS-a, który wskaże nam drogę. Idziemy, chłopaki. Szefie! Dowiedziałem się, że gracze Super Strikers trenują w jednym z pasm górskich w Europie. Doprawdy? Tak. Natychmiast wezwij tu Ubera. Powiedz mu, że ogłaszam alarm bojowy. Jazda! Poczekaj! Muszę tylko chwilkę odpocząć. Ja też. Gdzie się podział cały tlen? Nie mogę oddychać. Nic wam nie będzie. Musicie się tylko przystosować. I nic więcej nie można zrobić? Wyluzuj, bracie. Może rozbijemy tu obóz na noc. To najlepszy pomysł, jaki dziś słyszałem. Jutro, skoro świt, wejdziemy na sam szczyt tej góry. Stamtąd odbierze nas samolot z resztą zespołu. Nie wiem, czy o świcie będę gotowy, żeby wejść na tę górę. Jeśli chcesz wygrać Superligę, to musisz być gotowy cały czas. Śpijcie dobrze, Super Strikers. Oho. Dobrze, zjem 5 porcji. Pepperoni z podwójną kiełbasą i z dużą porcją lodów. Dziękuję. Z podwójnym bekonem oczywiście. Jeszcze się spotkamy, a może i nie. Ha, 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 ha.
Trenerze! Oni zniknęli! Co? Przecież GPS był tu wczoraj. Gdzie on się podział? Chłopaki! Tu są ślady butów i nart! No. Kurczę, skąd się wzięły te ślady? To był sabotaż. Chyba ktoś nie chce, żebyśmy dotarli na mecz. Musimy zdążyć na czas. Tak jest. Jesteśmy z tobą, kapitanie. Gdzie oni mogą być? Do meczu zostało już niewiele czasu. Jestem pewien, że wkrótce nas znajdą. Poczekajmy. A jeśli nie? A jeśli nie, pozostaje nam to. Już prawie, chłopaki. Sam nie wiem, czy uda mi się wspiąć. Jeśli chciałbyś, żebym ci dodał otuchy, Shaker, to powiem, że teraz łatwiej ci już będzie wejść, niż zejść na sam dół. Jestem królem świata! Teraz trzeba tylko znaleźć samolot Strikers. I to zanim stąd odleci. Dajmy im jakiś sygnał. Jak to zrobiłeś? Może to trener? To bardziej niż prawdopodobne. Musimy tam dotrzeć jak najszybciej. Masz jakiś pomysł? Ale odlot! Ze starej kory można zrobić świetne deski snowboardowe. Przadowo! Pośpieszcie się! Mamy samolot do złapania! Jeśli się wkrótce nie pojawią, będziemy musieli odlecieć bez nich. Mam już dość bezczynności. Sam jeden wyruszę na poszukiwanie moich przyjaciół. Zrobiłem, co mogłem. Powodzenia. Obiecuję, że będę was szukał aż do śmierci, przyjaciele. A to co? Co jest? Udało się! Odnalazłem ich! Zatrzymać samolot! Co pan przewiduje? Ostatni kwadrans to zawsze najgorszy moment dla drużyny przyjezdnej. Niedobrze. Niedobrze. Choć gramy dziś w zimnej twierdzy, atmosfera jest naprawdę gorąca. Mnie jest strasznie zimno. Czy Super Strikers pokonają czołgi na ich stadionie? Tylko jeśli wytrzymają mecz kondycyjnie, zwłaszcza ostatni kwadrans. Muszę przyznać, że nawet ja uważam to miejsce za naprawdę fajne. To jeszcze nic takiego. W porównaniu z górami, tu czuję się jak na plaży. Shaker, Nord i Rasta. Jak to? Przecież GPS... Shaker!
Supa Strikers dobrze zaczęli mecz. Shaker! O! Bardzo niewiele brakowało. Nie doceniłem Supa Strikers. Świetnie się przygotowali. Uber! Gospodarze obrali dziwną taktykę. Hej, a może trochę pogramy w piłkę, co? I oto przerwa. Na razie nie zobaczyliśmy bramek. Bardzo dziwne. Zespół czołgów nie wygra meczu z tak defensywną taktyką. Grając na czas, osłabiliśmy Supa Strikers. Świetna robota. Tak jest, szefie! No. Strikers nie mają szans strzelić gola w drugiej połowie. Shaker, Nord i Rasta jeszcze pożałują, że zagrali w tym meczu. Ostatni kwadrans będzie dla nich prawdziwym koszmarem! Nie! Tak jest, szefie! Mecz nabrał rumieńców. Czołgi ruszyły do ataku. Zgadza się, Mac. Wreszcie oglądamy ciekawe widowisko. Czy Not zdoła go powstrzymać? Nie tym razem! Gol! Czołgi wychodzą na prowadzenie! Wygrywają 1-0! Jeden z napastników Supa Strikers wygląda, jakby przed chwilą przebiegł maraton. Nie wiem, czy dam radę, kapitanie. Dotarłeś już tak daleko. Naprawdę chcesz się teraz poddać? Supa Strikers chyba złapali drugi oddech. Znakomicie rozegrali piłkę. Rozpaczliwy wślizg Shakera i gol! Supa Strikers jako pierwszym udało się przerwać klątwę ostatniego kwadransa. Ale czy stać ich na to, by zdobyć zwycięskiego gola? Czy uda im się wytrzymać napór czołgów? Można dostosować się do każdych warunków. Tak, zrozumieliśmy to, gdy byliśmy w górach. Chodzi o to, by oszczędzać energię. Zachowajcie jak największą rezerwę na koniec. Jasne. Pokonamy te górskie niedźwiedzie. Musimy wytrzymać jeszcze tylko kilka ostatnich minut. Tak. Oddychaj. O, wygląda jakby dostał zastrzyk energii. Trochę się pośpieszyliśmy. Jestem zbyt zmęczony. Odnajdź w sobie motywację, Shaker. Ślady butów. To byłeś ty! To ty ukradłeś naszego GPS-a! Jak widać, to nie wystarczyło. Mnie to wystarcza w zupełności. O, co za dribbling! Trafiłem? Shaker, udało ci się. Obejrzyj powtórkę. Co za końcówka! Po raz pierwszy w swojej historii żelazne czołgi przegrały mecz u siebie. Niesamowite widowisko. Od początku miałeś całkowitą rację, trenerze.
Shaker, bracie, udało ci się! Za karę zrobicie 100 pompek! Shaker, nie da się pokonać czołgów na ich boisku! Nam się udało! To nie fair! I kto to mówi? Nie do wiary! Spokojnie, bez nerwów, stary. Zimno jednak uderza do głowy. Ha! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus, Studio Sonika. Reżyseria Jerzy Dominik, tłumaczenie Władysław Weker, dialogi polskie Jan Kojnacki, dźwięk i montaż Maciej Brzeziński, organizacja produkcji Piotr Pluciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Truciński, Przemysław Stippa, Anna Sroka, Mirosław Zbrojewicz, Sławomir Pacek i inni.